Jesteśmy we wsi Mogiła. Dzisiaj to dzielnica Krakowa. Tutaj toczy się akcja cudu mniemanego, czyli krakowiaków i górali Wojciecha Bogusławskiego. Pani profesor, krakowiacy i górale Wojciecha Bogusławskiego uchodzą za wzór teatru publicznego, teatru narodowego. Co to może znaczyć? Ten teatr, a zwłaszcza ten utwór z muzyką Jana Stefaniego, spolonizowanego Czecha z Pragi, oddziałał tak silnie na publiczność, że stał się dziełem, przez które właściwie stał się żywą gazetą, można powiedzieć. Jeśli teatr przemawia w imieniu narodu, jeśli ożywia emocje zbiorowe, jeśli za publiczność wypowiada rzeczy, których czasami nie ma odwagi powiedzieć głośno, to krakowiacy i górale są najwybitniejszym tego przykładem. Pieśni zresztą przeniosły się na ulicę, drukowały je gazety. Słowem, cała Warszawa śpiewała duety, arie, pieśni, ensemble z krakowiaków i górali. Abyśmy wszyscy siedzieli w swoich ziemiach tak wygodnie, byśmy wreszcie nie myśleli, czy my wschodni, czy zachodni. Takie czasy trzeba skromniej i jeszcze trochę ścisnąć pasa. Trzeba szybciej, lecz przytomniej. Będzie lepiej, dobra nasza. Tego wam, panowie, panie, życie i wychyla w laże. Ja wam mówię, tak się stanie. Zdrowie wasze w gardło nasze. Libretto Bogusławskiego było cenzurowane, a mimo to władze rosyjskie nie zgodziły się na granie poza 3 premierowymi spektaklami. Kiedy krakowiacy wrócili po to, żeby znów ożywić ducha narodu. W październiku roku 1794, kiedy tutaj na ulicach Warszawy trwała insurekcja, trwało powstanie, dopisywano nowe zwrotki, zwłaszcza kuplety i takie kuplety wzniecające zapał bojowy. Już wtedy, w 1794 roku, wiadomo było, że krakowiacy to Polacy, a górale to Moskale. Gdy na bój wezmą nas losy, wszyscy woń prawice, tkną w karkach wrogów kosy, wspomnimy Racławice. Krakowiacy i górale w tej pierwotnej wersji wrócili dopiero w XX wieku, prawda? I dzięki człowiekowi, który doprowadził w ogóle do rekonstrukcji kultu Wojciecha Bogusławskiego i do wystawienia tego pomnika. Mówimy oczywiście o Leonie Schillerze. Wojciech Bogusławski, Leon Schiller i Kazimierz Dejmek, że taka trójca widziała za naczelne zadanie podtrzymywanie repertuaru narodowego i krakowiacy i górale wróciły w reżyserii oczywiście Leona Schillera. W stulecie śmierci, skoro jesteśmy na tym placu, to pamiętam przedstawienie krakowiaków i górali z roku 1992. Kuplety, któż by mógł napisać aktualne? Jak nie Wojciech Młynarski. Państwo jest jak łódź galera, lecz stąd nie wynika, że wystarczy ino wiara w nowego sternika. Więc czyś młodzian, czy też piernik, wiosłuj za nimuszem, powtarzając jak nasz sternik, nie chcę, ale muszę. Pamiętam, jak przyjmowane owacyjnie były te kuplety. Ten utwór ma swoją wielką legendę, która mnie bardzo porusza i jednocześnie pozwala opowiedzieć o dziejach Teatru Narodowego, Teatru Polskiego, a ściślej o dziejach naszej ojczyzny, żeby zakończyć tak pompatycznie. Niezależnie od tego, czy cud Bogusławskiego powstał rzeczywiście na zlecenie przyszłych powstańców, utwór ten wpisał się doskonale w polityczne przedstawienie animowane przez Tadeusza Kościuszkę. Dokładnie w tym miejscu 24 marca 1794 roku zainscenizowano przysięgę naczelnika wobec narodu polskiego. Akt ten uznaje się za początek insurekcji kościuszkowskiej. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męko syna Jego. Naczelnik Kościuszko miał wielkie wyczucie teatralnego efektu, ale też i ci, którzy budowali jego kult już po śmierci, też tym talentem performatywnym się wykazali. Taką sceną tego kościuszkowskiego teatrum był Kraków głównie. A Kościuszko miał takie wyczucie, powiedziałbym, takich społecznych nastrojów, chociaż on był bardzo daleki od takiejś pozy. No, był rzeczywiście człowiekiem niezwykle skromnym i to, co się wydarzyło po jego śmierci, i to, no to rzeczywiście zmieniło na dobrze ponad 100 lat Kraków, który był miastem kupieckim, wtedy trochę podupadłym, w taką wielką narodową, nieco koturnową scenę. Władze miasta Kraków zdawały sobie z tego sprawę, że naród potrzebuje takich wiecznotrwałych znaków. Wystąpiono do zgody do cara Aleksandra, który wówczas rozdawał większość tych kart politycznych w Europie, o sprowadzenie do Krakowa zwłok Tadeusza Kościuszki, który w październiku 1817 roku w Solurze zmarł. Car Aleksander, który wtedy właśnie te karty polskie rozgrywał, on potrzebował poparcia Polaków dla swoich celów, zgodził się, uzyskał dzięki temu rzeczywiście przychylność, nieświadomy tego, że w tym wymiarze wieku następnego to było wielkie zwycięstwo polskiej racji stanu. W mieście wolnym, w państwie, którego nie było, pochowano jak gdyby króla, ostatniego obrońcę ojczyzny, tworząc właściwie wtedy z Wawelu tą świętą górę Polaków, a Kościuszko, jak wtedy mówiono w wierszyku, cały czas na to patrzał z nieba, a jeszcze dokładnie z innego znaku nieboskopca Kościuszki. Krakowiacy i górale to nie jedyny tytuł do sławy Wojciecha Bogusławskiego. Wszechstronnie utalentowany twórca, przedsiębiorczy antreprener i w końcu artysta doskonale wyczuwający emocje społeczne. W pełni zasłużył na miano ojca narodowej sceny. Kim był naprawdę, jakie miał zasługi ten facet, który stoi na cokole przed Teatrem Narodowym w Warszawie? Bogusławski, no to rzeczywiście to jest taka historia też trochę wzlotów i upadków. To, co jest w karierze właśnie polskich artystów tego czasu bardzo, bardzo symptomatyczne. To znaczy, z jednej strony tracił wszystko, a później zaczynał wszystko od nowa. Zaczynał od nowa w Warszawie, zaczynał od nowa w Wilnie, później grał we Lwowie. Wojciech Bogusławski to jest postać, która wywołała trochę powstanie kościuszkowskie, ale to jest też postać, która zdała sobie sprawę z tego, co się tak naprawdę wydarzyło. Wielki komediant, wielki szalbierz, ktoś, kto jest... kręcił wokół siebie światem. No bo to jest aktor XVIII-wieczny, prawda? To nie jest ten aktor, którego też między innymi znamy dzisiaj, prawda? Czyli jakby poważny artysta, to jest model młodopolski. No to właśnie komediant, tak? Właśnie raczej ktoś, kto z trupą się przemieszcza przez całą Polskę, no i próbuje wszędzie zakładać zespoły, no ale gra też właśnie komediant, czyli gra też to, co się powinno podobać, prawda? Coś, co przyciąga ludzi, a jednocześnie jest ważne. Człowiek wielu talentów, od polityki, przez ekonomię, no i taki też zmysł zmysł, czucie teatru i czucie publiczności, a przy tym jednak mimo wszystko no nie tylko komediant, tak jak dzisiaj o tym myślimy, ale jednocześnie facet, który naprawdę krytycznie myśli o tym, co się dzieje i co sam robi. Wiwat rozum niechaj krzykną i starzy i młodzi, rozum, który lat wyzwala i spaśnionek godzi, a że lubił szturmy, zrywy, byłby dziś w porządku. Do głów polskich szturm szczęśliwy, zdrowego rozsądku. Wojciech Bogusławski pochowany został na warszawskich Powązkach w kwaterze, której nie da już się dzisiaj zidentyfikować. Nie istnieje również jego dom rodzinny, dworek w Glinnie w Wielkopolsce. Jednak artyści i miłośnicy polskiego teatru odnaleźli miejsce, gdzie przyszedł na świat ich tata. Dziś znajduje się ono na terenie podpoznańskiego poligonu wojskowego. Postawiono tutaj pamiątkowy kamień oraz tablicę ze słowami samego Bogusławskiego. Jeżeli w sercu choć jednego prawdziwego Polaka pozyskam wdzięczne starań moich wspomnienie, jeszcze po tamtej stronie grobu szczęśliwym będę. I Senat społeczności przykład daje i z mądrością niechaj łączy dobre obyczaje i do tego wodewilu niechaj będzie puenta. Zdrowie wasze, gardło nasze oraz dyrygenta.